Dzień dobry. Witaj w sobotę 2 lipca 2022 roku. A chciałbym Cię przywitać tekstami biblijnymi, fragmentami Starego i Nowego Testamentu, które wybrane zostały, żeby nam towarzyszyć tego dnia, żeby nas inspirować, żeby zachęcać, żeby pozwalać dobrze przeżyć ten dzień. I tak w Psalmie 139, w wierszu 9 i 10 czytam słowa: choćbym skrzydła zabrał jutrzęce i zamieszkał na krańcu morza, tam też poprowadzi mnie Twoja ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Zaś w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 28, drugiej połowie 20 wiersza, w ostatnim zdaniu tej księgi czytam: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Gdybyśmy popatrzyli na te dwa teksty, to okazuje się, że mają trochę inną budowę, mają trochę inne okoliczności, mają trochę inny kontekst, w jakim powstawały. Myślą psalmisty, gdybyśmy czytali wcześniejsze i następne wiersza, jest przekonanie, jest twierdzenie, że w zasadzie przed Bogiem nie można uciec. Nie można się schować przed Jego działaniem. Nie tak dawno wspominaliśmy w naszych nabożeństwach postać Jonasza, który chciał tego dokonać, który próbował, ale wszyscy wiemy, jak skończyła się ta historia. Psalmista mówi, że nie ma takiego miejsca, nie ma takiej przestrzeni ani pod ziemią, ani na ziemi, ani tam, gdzie zgodnie z ówczesnym językiem obrazu w zasadzie kończyło się wszystko, gdzie nie było już nic. To nawet tam Boża ręka, Boża prawica może nas dosięgnąć, może być z nami, może nas prowadzić. Ewangelia Mateusza kończy się rozstaniem się uczniów ze swoim mistrzem. Kończy się ostatnim zdaniem, jakie Jezus kieruje do tych, którzy przez jakiś czas, kawał swojego życia spędzili tu z Nim podczas wędrówki, kiedy żył pośród nas. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. To dość szczególny fragment, to dość charakterystyczny, bo pochodzi, jest częścią tak zwanego wielkiego nakazu misyjnego, rozesłania uczniów na cały świat. Ale kiedy przyjrzymy się temu tekstowi, kiedy popatrzymy na niego głębiej, to okazuje się, że jest to bardzo jasny i czytelny obraz dla pierwszych adresatów, jakimi byli Żydzi, że oto dokładnie tak samo. W ten sam sposób Bóg daje obietnicę Izraelowi. Ten wielki nakaz rozpoczyna się od zdania, w którym Jezus mówi, że jest wszechmocny, że została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Potem mamy nakaz czynienia uczniów, chrzcząc, a potem nauczając. I oto na koniec Jezus gwarantuje, że jest z nami. Dokładnie ten sam model mamy, kiedy odczytujemy w 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej nakaz obrzezywania i w ten sposób włączania do ludu Bożego, do ludu obietnicy, potomków Abrahama. Oto Bóg jest tym, który może wszystko. Może także mnie prowadzić. I chciałbym nam życzyć, żebyśmy niezależnie od tego, jakie jest to nasze dzisiaj, jak bardzo może chcielibyśmy się schować przed Bogiem, po pierwsze byli świadomi, że to On jest tym, który do nas przychodzi pierwszy. A po drugie, żebyśmy mogli z radością na to przyjście, na to zaproszenie odpowiedzieć. Abyśmy doświadczyli, że jest nie tylko wszechmocny i może wszystko, ale przede wszystkim może dosięgnąć i trafić i wesprzeć mnie tam, gdzie wydaje mi się, że nie ma już niczego. Dobrego dnia. Niech Bóg nas błogosławi.